Cześć wszystkim, z tej strony Breta. Dzisiaj kolejny odcinek z Ultimate Team na moim kanale i po tytule widzicie, że naprawdę może wydarzyć się rzecz historyczna. Nie będę zdradzał bilansu, bo to oczywiście wyniknie z samego materiału, ale już dzisiaj o godzinie 20:30 będziemy kończyć Food Champions, w którym mamy szansę zdobyć najlepszy bilans w historii, jeżeli chodzi o moje konto. Także bardzo gorąco was tam zapraszam. Tak samo jak gorąco zapraszam was do zobaczenia, jak do tego bilansu w ogóle doszło, co zaraz ukaże wam się przed oczami. Powiem tak, no na ten etap gry już nie będzie aż tak bardzo się wyróżnił jak na początku, ale jako takie uzupełnienie składu wydaje mi się kącik, że jak najbardziej powinien sobie ten Ginola poradzić. Zobaczymy, czy my sobie tak samo poradzimy w pierwszym meczu Food Champions w tym dniu, w poniedziałek. Także kącik według mnie warto zobaczyć, zwłaszcza że on teraz nie kosztuje zbyt dużo, a skład rywala za to kosztuje bardzo dużo. Także ja już tutaj od razu jeszcze szybki muszek na uspokojenie i trzeba się skupić na tym jak najmocniej. Brawo Vieira. Royce! Tak jest, 1-0, brawo! 83. minuta gry i jest 1-0. Siemanko Luka, witam serdecznie. Teraz tylko tego prowadzenia już nie oddać. Ja się w ogóle dziwię, że on jest taki wielki, bo zobaczcie, że jego sylwetka to naprawdę jest potężna w grze samej. Patrzcie na to, już to mówiłem ostatnio na live'ie. Patrzcie, jaki on jest duży. Marco Royce raczej jest takim dość wątłym zawodnikiem. Pracuję sobie, nagrywam odcinki, chociaż ostatnio dość rzadko, bo no, nie ma na to czasu przy takim streamowaniu, odkąd to Food Champions wydłużyli do wtorku i do wtorku streamuję, to na odcinki jest troszkę mniej czasu, skład taki dość nietypowy, więc go się boję. Ale wracając do... to Fanax po tym meczu, nie ma problemu, oczywiście Fanax. Po meczyku zaraz wejdziemy. Po streamku pójdę prawdopodobnie po prostu spać, a tak to pracuję sobie na etacie. Bynajmniej jeszcze przez... przez jakiś czas na pewno. Nie narzekam na tą pracę, także jestem zadowolony. No i sobie tak po prostu żyję, no. Dzisiaj jeszcze na przykład obiadu nie jadłem. Więc podejrzewam, że po streamku również to naprawię. Marco Royce jest zabójczy. Co chłop ma piłkę na nodze, to strzela bramkę. Ależ tą piłkę skleił z linią tutaj Alfonso Davis, jeszcze Silva ją w ogóle wywalczył. Witam wszystkich. Widzę, że coraz więcej osób się pojawia. Cieszy to bardzo, teraz zobaczmy Bellingham. Nie było spalnego? Tak jest, 2-0, piękna akcja. Tak by to miało wyglądać. To było piękne. To było naprawdę piękne i to chyba będzie gwóźdź do trumny w tym spotkaniu, czy też nie? Jak macie składziki, oczywiście, tak jak mówię, podsyłajcie, już Fadaxowi pomogliśmy, mam nadzieję, że pomogliśmy, że tą generalnie pomoc tutaj od nas przyjmie. A my zobaczmy na skład kolejnego rywala, jest Eusebio, obrona też bardzo mocna. Fernando Torres, mi się zdaje, czy gość tutaj ma... Nie no, jest Kante, jest ten Niemiec, tylko czy on jest defensorem? Chyba tak, chyba to jest pomocnik defensywny. No to dobra, to składzie jak najbardziej normalny. Z tym, że nie wiem, kim on będzie grał na skrzydle, bo ani Torres, ani Defoe tym bardziej się na skrzydło nie nadaje za bardzo. No ale dobrze. Nie dyskutujmy nad wyborami rywala, chyba że na skrzydle będzie biegał Eusebio. Silva, wow! 1-0, ale dzisiaj jest mocny. Co to będzie rage quit? 11-1, mój najlepszy bilans, jeżeli chodzi o pierwsze 12 spotkań w historii. Jest rywal kolejny, zobaczmy. Jakby tu się udało zrobić 12. Tak, ale właśnie mi Alfrox też o to chodzi, bo jak będziecie wysyłać nowe stroje, ja też może jakieś poszukam, będę wam wysyłał, to będę wiedział, które są bardzo ładne i które mogę kupić do mojego tutaj biura, że tak to nazwę, studia, a skład rywala już jak najbardziej potężny. Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Mogę powiedzieć jedno, jak zagram tak jak w poprzednich spotkaniach, to jest szansa, że to wygram. Jak będę popełniał błędy, to będzie ciężko, chyba że rywal wyjdzie bez strzelania bramki.
Może kurier wszedł, nie wiem. W każdym wypadku ciężkie zadanie przede mną, bo to naprawdę póki co wychodziło całkiem dobrze. Tak jest, 1-0, brawo. Bardzo ważna bramka. Nie do Fekira, nie do Fekira to miało być. Będzie nasz aut jeszcze, miało to być oczywiście do Royce'a. Ależ to jest mecz, naprawdę. Silva, tak jest, 2-0, brawo. Brawo, brawo, brawo. Przesunął się bramkarzem w złym momencie. Ja to zauważyłem na szczęście, brawo Bellingham. Bellingham? Oj nie, no Bellingham główki to akurat jest chyba jego najsłabsza część. Co teraz zrobił Marquinhos? Nie wiem. Wiem jedno, mamy 12-1. Ale on nie pozostawia żadnych złudzeń rywal, niestety. To już jest naprawdę gość, który musi robić 20-0. Koniec. Siemanko Raperek, siemanko, witam serdecznie. No niestety 12-2. No właśnie, panie Berze, tak się zdarza. Gramy z Polakiem z Ryw Rzeżyca. Troszkę ikon chyba było robionych, patrząc po tym, co rywal w składzie ma. Ten Gomez troszkę taki, no powiedziałbym, że nietypowy. Już dobra piłka do Silwy. Ale to nie mogło się udać. Brawo, Trencik. Fekir, 1-0, brawo. Dobra akcja. Silva, tak jest, 2-0. Trzeźwe zachowanie przede wszystkim. Siemanko Łukasz, witam serdecznie. Brawo, 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 fenomenalna akcja. Brawo Bergkamp, Boże. Bellingham i mamy 13 zwycięstwo na spokojnie. Siemanko Olsonowski, witam serdecznie. 13-2 bilansik. I te resztę 5 meczów, to ostatnie, inaczej, to ostatnie 5 meczy zostawiamy po prostu chyba na jutro. A teraz porobimy jakieś SBC, może coś się trafi. Ale naprawdę bardzo fajne mecze. Poza tym ostatnim, bo tam naprawdę gość był, to musiał być już typ, który wbija 20-0, naprawdę. I to pokazuje, że jeszcze troszkę mi do tego miejsca w Panteonie Gwiazd brakuje. Ale wszystko jest do nadrobienia, tutaj bardzo fajne akcje, naprawdę nam wychodziły. Fekir na lewej nodze, no on się na tej lewej nóżce nie myli. I jeszcze zobaczymy drugą bramkę, oczywiście ta trzecia najbardziej mnie interesuje, zresztą ta też bardzo ładna. Daliśmy rywalowi się pomylić, on to zrobił. No i to wykorzystaliśmy. A Silva, tak jak mówię, jest geniuszem, naprawdę. Tutaj fajnie się Royce cofnął. I zobaczcie, to co zrobiłem tutaj dobrze, to fakt, że ja nie uciekałem do skrzydła, tylko do środka zszedłem, bo Van Dijk tak nie mógł mnie dogonić, a tam bardzo mądrze pobiegł Bellingham. I on sam na sam się pomylić po prostu nie mógł. Wcinką nad Jurisem zdobywa bramkę numer 3 dla nas i daje nam zwycięstwo numer 13.